Hej wszystkim, oglądajcie wtorki z SC2, bo fajnie Janusze to robią i warto oglądać. Dziękuję. I zapraszam was na wtorki z SC2. Co tydzień. Zapraszam na wtorki z SC2. Follow in this story. Watch Talki z SC2. Serdecznie zapraszam na wtorki z SC2. Oglądajcie wtorki z SC2. Jest, dobrze! No. Lecimy? Powiedz kiedy. Zasadniczo to chyba już jesteśmy. O, witam was nasi drodzy widzowie, to nasza piękna quality produkcja, z którą się odezwała. Ludka, pozdrawiamy. Dzień dobry wszystkim. Ze mną jest Forajur, z którym będziemy dziś rozmawiać, między innymi na temat jego rekordu świata nieoficjalnego w przejściu kampanii Terran Wings of Liberty. Witaj Danielu. Daniel Gasiulewicz, czyli Forajur, naszym gościem, jeden z topowych polskich protosów. Były, tak, topowy. Jak były. Ja tylko sobie pykam całe życie, nic specjalnego nie robię. Także związane z Blizzon, oczywiście możecie Daniela spotkać na Psylidze i innych naszych eventach. Dzięki, że w ogóle się angażujesz w życie społeczności. No i chciałem cię pierwsze pytanie do ciebie zapytać. Jak w tym momencie z twoim skillem? Jak wygląda sytuacja twoja pod względem takiego proplayerstwa? Może od tego zacznijmy. No, w ogóle witam serdecznie oczywiście wszystkich. Generalnie proplayerstwo zawsze było, że tak powiem, z tyłu głowy u mnie, ale niestety nie mam do tego talentu, można tak to nazwać. A ze skillem, tam master jest, nie? To nie jest jakiś wielki wyczyn dla mnie, ale mimo wszystko granie aktualnie po parę godzin dziennie to jest dla mnie za dużo, więc niestety hashtag życie, nie? Takie rzeczy, niestety. No ale ale w sumie sumarum zawsze... A jakieś w przyszłości? Ja żyję z turniejów, w sensie uwielbiam je, jeździć na nie, więc to jest dla mnie napęd życiowy, więc jak najbardziej będę na jakimkolwiek StarCraftowym turnieju, jeśli będzie można zagrać oczywiście. Czyli na EGU. Ale też... Taka drobna reklama. O, no właśnie, no to może coś opowiesz na ten temat, skoro już zahaczyłeś. Znaczy się, ja w ogóle rozpocząłem swoją karierę od EGU. Także to jest moja, że tak powiem, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, rocznica? Rocznica to nie jest, ale to był pierwszy turniej, na jakikolwiek pojechałem. Zagrałem, uzyskałem fajny wynik, więc byłem zadowolony. Zrobiłem Grandmastera rasowego, pozdrawiam cię Rasunia. Więc to było coś dla mnie. EGU to był pierwszy turniej i bardzo mile go wspominam. Dodajmy jeszcze, że w tle naszym na dole, pod spodem, z tej strony, dobrze mówię? Z tej strony, pod naszymi twarzami pięknymi, możecie oglądać speedruna, jakiego Forajur wykonał na YouTubie. Można go też obejrzeć u niego, będzie można. Podlinkujemy, myślę, że ten speedrun też w przyszłości, jak już ten nasz odcinek się skończy. Zachęcamy również do subskrypcji i śledzenia kanału Daniela, ponieważ dużo ciekawych informacji umieszcza, podobnie jak zresztą Indie StarCraft, follow Indie StarCraft zawsze i follow Forajur, możemy chyba tak powiedzieć, prawda? Tak, można śmiało. Planujesz jakieś inne materiały teraz, poradniki i tak dalej poza speedrunami? Znaczy ja mam taki jeden fajny poradnik, ale z racji, że mało gram, to generalnie chciałem go wrzucić kiedy indziej. No, głównie o mikro właśnie stalkerami, a to takim na wysokim, bardzo wysokim poziomie właśnie, na co się zwraca uwagę. Jest taki materiał, u mnie leży, ale generalnie jakoś go nie mogę wrzucić do końca, że tak powiem. Ale zawsze lubię pomagać, zawsze można do mnie się odezwać, ja uwielbiam uczyć, pomagać, zresztą jest wiele osób, które uiściły, że tak powiem, moje pomocy i każdy sobie chwali, także pozdrawiam.
Tak, także zachęcamy również do śledzenia Fora Jura w ogóle i w kanałach społecznościowych i wszędzie, ponieważ no, zawsze na propsie. A tak poza tym no, chciałem porozmawiać o takiej casualowej stronie StarCrafta, czyli o kampanii, o mutatorach, o tym, co wprowadza Blizzard i otwiera się też dla tych graczy właśnie, którzy nie tylko esportem żyją, ale też starają się trochę tylko casualowo zabawić przy tej grze. Co sądzisz na temat kampanii w ogóle całej kampanii, bo przechodziłeś to, myślę, że wielokrotnie, skoro zrobiłeś speedruna. Długo ci to zajęło? 3 tygodnie w sumie. W sumie tyle co nic, bo naprawdę jest to w sumie dla mnie, wydaje mi się, że wyczyn naprawdę ogromny. Ale wciąż to nie jest jakiś rekord, którego nie można nie pobić, bo naprawdę jest to przez 2 godziny, trzeba naprawdę być na 100% skupionym, a jakiś drobny misklik może się zmieścić i niestety już tutaj cenne sekundy uciekają. Ale jeśli chodzi o ja na przykład w ogóle w życiu nie... Znaczy zagrałem sobie kampanię, bo wiadomo, jest, dlaczego nie zagrać, ale generalnie zawsze patrzyłem na grę StarCrafta tylko i wyłącznie pod względem e-sportowym, więc to jest po prostu, znalazłem takie ujście, które nikt, że tak powiem, jeszcze nie zrobił w Polsce. Taki speedrun, jestem w ogóle pierwszym chyba Polakiem, który gra. O, chyba coś cię przycięło. Jestem pierwszym Polakiem, tak mi się wydaje, który właśnie gra w speedruny, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je i jak na razie mi się podoba. Uwielbiam masterować pewne rzeczy. Masz też na koncie teraz kampanię Lotwa bodajże, prawda? Tak, też tak. Chyba ostatnio wrzuciłeś Hotsa też? Hotsa nie, Hotsa prawdopodobnie na końcu, bo niestety, ale za Zergiami nie przepadam, więc zero przyjemności. No cóż, to wszyscy, tak, serduszko dla wszystkich polskich Zergów. Tak jest, pozdrawiam, Polska Zergiem stoi oczywiście. Ale no ta pierwsza, twój pierwszy speedrun, czyli Wings of Liberty, jak oceniasz te wszystkie kampanie pod względem trudności? No sam możliwość wyboru trudności jest tutaj dobry, bo naprawdę jeśli chodzi o brutalność i poziom normalny albo jeszcze niżej, to jest wszystko naprawdę jest fajnie rozłożone. Więc tutaj jeśli ktoś chce poświęcić i pogłówkować super mocno, to może zagrać sobie na brutalu, spróbować przynajmniej i poświęcić właśnie ogromną ilość czasu. No i mam nadzieję, że frajdę też, tak, bo to tak naprawdę chodzi w kampaniach. Każda kampania ma swój urok, tak? Mamy drobny romans, że tak powiem, który przetacza się przez całą tą i to jest akurat w porządku, tak mi się wydaje przynajmniej. Emocje. No i emocje. Tak, emocje. Tak. Wszyscy ratują wszystkich i nikt nie może przeżyć. Ja oczywiście najbardziej mi się spodobała Lotwowa kampania, no ale to chyba wiadomo, z wiadomych względów. No wiadomo. Tak, a uważasz, pewnie, że która była najtrudniejsza pod względem, no ogólnie powiedzmy, jeżeli byś przechodził na tym samym poziomie trudności, to która kampania według ciebie jest najtrudniejsza? Pewnie Zergów znają życie. Tak, dokładnie, Zergów. Tak mi się wydaje. Jak zacznę speedrunować, to być może będę mógł więcej coś o tym powiedzieć, ale tak mi się na razie wydaje, że najtrudniejsza jest Zergów. Masz wszystkie achievementy już bite, czy nie. Czy jeszcze nie? Nie, no tak jak właśnie wspomniałem, nie, jakoś kampania mnie nie była moim głównym celem gry w StarCrafta, więc tutaj po prostu teraz to czynię, bo to w ogóle znalazłem takie coś jak speedrun, to jest w ogóle śmieszna historia też, także to mi się przytrafiło po prostu tak jak grom z jasnego nieba i staram się jakoś w jakiś sposób to tak wymasterować, co uwielbiam robić. A zamierzasz inne gry też tak przechodzić? Na podobnym zasadzie? Nie wiem, bo StarCraft tak dla zabawy, dla zabicia czasu? Generalnie StarCraft to chyba tak już w sercu bardzo głęboko już się tak zakorzenił, że wszystko, co będzie związane z StarCraftem, będę chciał czynić. Może nie wiem, może jakieś inne gierki. Raczej nie, ale no nie mówię passe, wiadomo. Speedrun to jest jednak bardzo szeroki asortyment, jeśli chodzi o gry, bo we wszystko można naprawdę jakieś rekordy robić. I w jaki sposób generalnie podszedłeś do tego? W jaki sposób liczyłeś te minuty,
W jaki sposób w zasadzie mówisz, że przez 3 tygodnie to robiłeś, ale jak podszedłeś do tego mentalnie, które miejsca poprawiałeś, gdzie przeciwnik, znaczy przeciwnik, no, biorąc pod uwagę to, że ktoś wcześniej nagrał ten speedrun wcześniejszy, który jest powiedzmy tam nie 2 godziny i 9 minut. Nie. Dobrze mówię? No, 2 godziny 9 minut 30 sekund było. Dokładnie, tylko tam miał 2 godziny i 10 powiedzmy, prawda? To gdzie ty te luki znajdujesz? Jak to się znajduje? Znaczy się tak zauważyłem generalnie oglądając filmik, bo oglądałem go chyba z 15 czy 30 razy naprawdę. 2 godziny oglądać to bez przerwy i szukać tych właśnie luk. Zajęło mi najwięcej czasu, ale zauważyłem, że mechanicznie po prostu ten gościu, ten który zrobił, uczynił ten rekord, nie był jakimś na wysokim poziomie i sądziłem, że tutaj mogę urwać te cenne sekundy z decyzyjnością, z splitami, z makro, z mikro, generalnie mogłem nadrobić. Teraz na przykład zajmowałem się lotwem i tutaj jest znacznie trudniej, bo zauważyłem, że gościu po prostu też ownuje, jest dobrym graczem naprawdę. To widać, po prostu widać ilość kliknięć, ten APM, tak, który tutaj rozdziela wiele osób na tych słabych, lepszych i bardzo dobrych. No niestety tutaj APM widać gołym okiem, że ma największy tak naprawdę, no, najistotniejszy element tak naprawdę, który można rozgraniczyć, czy ktoś jest dobry w to, czy niekoniecznie, czy się właśnie bawi casualowo. Czyli przeistoczyłeś w zasadzie taką casualówkę w taki troszkę też e-sport, taki rodzaj e-sportu, że to też jest taka rywalizacja z tymi, też tak to traktujesz, że ktoś może z tobą rywalizować na tym polu. Tak, dokładnie, w taki sposób właśnie podszedłem do tego, to nie był właśnie, staram się nigdy nie tracić czasu, w sensie zabijać go jakąś grą, tylko po prostu rozwijać się, abuzować coś, masterować coś takiego, w takim kierunku zawsze wszystko staram się robić, czy w StarCraftie, czy w życiu nawet, także tutaj widziałem po prostu potencjał taki, że mogę coś osiągnąć i być może ktoś będzie chciał na przykład mnie pobić albo coś takiego i wtedy zachęcamy. Challenge. Tak, jak najbardziej. Dajemy challenge czatowi, może komuś się uda. Ciągle, tak jak przypominam, możecie oglądać tutaj ten speedrun, który terranami akurat Daniel wykonuje. Wings of Liberty, tak, pierwszy Liberty. Jedna chyba najfajniejsza w mojej ocenie kampania. Przyjemna, bardzo, bardzo przyjemna, bardzo taka przyjemna. Wprowadzająca w świat StarCrafta, szczerze mówiąc. Pomijałeś wiele misji, tak? Jest 25 albo 6 misji, jeśli się nie mylę. No, do ukończenia gry wystarczyło 19, więc tutaj parę ominąłem. Czyli to można było właśnie tak uciąć trochę, dzięki temu, że po prostu główny wątek przechodziłeś. Tak, dokładnie. Na tym to się opiera. Nie chodzi o to, żeby przejść wszystkie misje, prawda? Tak, tak. No są różne rodzaje speedrunów. Tu ja na przykład wskoczyłem na poziom normalny z jakimkolwiek procentem przejścia gry, czyli czy z achievementami, czy bez. Także tutaj to jest wiele szkółek, że tak powiem. Są gracze, bo patrzyłem, którzy naprawdę niesamowicie, na przykład na Brutalu wszystkie misje, wszystkie rekordy ma taki jeden człowiek. I na pewno będę brał od niego jakieś lekcje, oczywiście z wideo, nie? Także będę krat jak zwykle zresztą. Pomysły w jaki tak sposób dane misje przechodzić. Tak. No, nie polecamy tego typu gry i podpowiedzi, bo to spoiluje trochę też fabułę komuś, kto nie przechodzi. Tak, zdecydowanie. Jeśli nie przyszedłeś fabuły, to absolutnie nie polecam. Umijaj szerokim łukiem speedrun. Najfajniej samemu dojść do tych rzeczy, ale okazuje się, że można przejść w ponad 2 godziny tą kampanię. No, 3 tygodnie ci to zajęło, jak mówisz, więc no, myślę, że po tych podejść było dość sporo. 7 chyba, albo 6. 7 przy każdej misji, czy 7... 7 startów speedrun po prostu. A, czyli od początku do końca, tak? Tak, od początku do końca. 7, z czego 2 nie pokazałem, bo też testowałem to sam, a były tam 2 czy 3 misje, które trzeba było po prostu podszlifować. Aha, czyli to nie jest tak, że sklejałeś sobie poszczególne... Nie. To jest 2 godziny ciągłego siedzenia i klikania i grania. Czyli tu nie ma żadnego oszukiwania, to faktycznie trzeba usiąść i w ten sposób wygrać. Jestem pod wrażeniem, szczerze powiedziawszy. Tak.
Generalnie właśnie jest oficjalna strona speedrunnerów i właśnie tam, tam jestem jako top 1 świata i po prostu, żeby udokumentować to, musisz po prostu wrzucić filmik z tego, wysłać link ja pamiętam, do na przykład YouTube. Jeżeli chodzi o speedrun, to ja doskonale pamiętam. To ma dość długą historię, muszę ci powiedzieć, Daniel, bo nie wiem, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy w ogóle taką grę jak Digger. No coś mi to mówi, ale... To jest gra, która... Dawne rzeczy. Która bardzo stara jest i na jakichś starych naprawdę sprzętach była rozgrywana. Mam wujka, który jest też jakimś mistrzem speedruna właśnie w tę grę. I co ciekawe, oni grają w to od 20 paru lat. Mm-hmm. Od 20 paru lat i tak korespondencyjnie się, powiedzmy, wymieniają. Ktoś tam w Armenii, ktoś tam w jakimś innym kraju. Tak prosta gierka tak naprawdę, a sprawia bardzo dużo przyjemności z tego powodu, że właśnie trudno ją wymasterować. Mm-hmm. I no też wujek mi mówił kiedyś, że ta gra oszukuje często. Ta gra właśnie często oszukuje i ta tam trudność właśnie polega na tym, żeby... To znaczy chyba nawet nie chodzi o to, że to jest speedrun, tylko tam jakieś punkty się zdobywa. To jest coś w rodzaju Pacmana czy czegoś podobnego. Rozumiem. Ale to jest na identycznej zasadzie. Czyli nie rywalizacja przeciwnik z przeciwnikiem, tylko taka korespondencyjna. Czyli kto zrobi wyższy wynik, czy to więcej archiwków zdobędzie. I tu jest chyba podobnie, prawda? No tutaj głównym czynnikiem jest czas, tak? Tutaj walczymy o cenne sekundy, a tam, jak wspomniałeś, właśnie jakieś punkty, być może jakieś elementy, które można zdobyć. Więc to nie jest nowa idea. To znaczy mówisz, że obserwowałeś, w jaki sposób oni to robili, te udokumentowane rzeczy, a czy na tej, czy ta społeczność jest jakaś zorganizowana, czy to są bardziej ludzie, którzy właśnie tak, no, powiedzmy to wrzucę, mam czas, zagram sobie i wrzucę na tę światową listę rekordów. Mhm. Czy kontaktujecie się ze sobą? Czy to jest tak, powiem, po prostu? Mhm. To jest generalnie ogromna, tak mi wydaje się, bo no mówię, jestem bardzo świeży, 3 tygodnie, no może miesiąc już jestem w tej społeczności, ale jest po prostu oficjalna strona z rekordami, jest dużo kanałów, jest możliwość w ogóle, co najbardziej proponują właśnie tam najwięcej ludzi, żeby w tym samym momencie rozpocząć na przykład 3 czy 4 streamy i walczyć o te cenne sekundy już niekoniecznie o rekord świata, tylko na przykład kto przejdzie to szybciej w taki sposób. I wszystko generalnie zaczęło się u mnie od Diablo 2. Tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się generalnie od Diablo 2, bo ktoś tam podhostował jakiś kanał, zobaczyłem, że gościu ma 1000 widzów, zobaczyłem, co to jest, gościu biega na przykład hardcora, przechodzi w 6 godzin czarodziejką Diablo 2 i strasznie się spodobała, pomyślałem sobie, o kurczę, a może Starcraft to takie coś jest, nie? Okazało się, że jest. I no takie dość nietypowe w zasadzie. Mm-hmm. Ja się przyznam, generalnie właśnie co jest najzabawniejsze, to że w Ameryce jest taki konwent, gdzie zbierają się najlepsi speedrunnerzy tam z Ameryki, być może z innych kontynentów i zbierają te donaty na jakieś cele charytatywne i przechodzą grę w jak najkrótszym czasie i pokazują to po prostu. Fajna opcja właśnie. Bardzo ciekawa. Fajna inicjatywa, polecam tak, szczególnie. Bardzo. Ja jeszcze dopytam cię na ten casualowy aspekt, no bo to już... Ja myślałem, że porozmawiam o casualowej stronie StarCrafta. Okazuje się, że nawet casualowa strona StarCrafta to jest takie e-sportowe wyzwanie dla ciebie. Czy traktujesz też gry tak, w taki sposób, powiedzmy, żeby to kapartnie usiąść sobie, jak film obejrzeć, czy na takiej zasadzie? Bo przy twojej mechanice możesz to zrobić, prawda? Mhm. Czy czasami tak robisz? Nie. Nigdy nie tracę czasu na... Zabicie czasu. Zawsze coś muszę trenować, oglądać, widzieć. Tak, dokładnie. To jest mentalność zwycięzcy. Będziemy za chwilę rozmawiać o tych naszych wydarzeniach no właśnie w tym momencie widzimy tę kampanię. Boże, ile tych Marines. Tak. To jest akurat chyba druga, trzecia misja, ona jest bardzo nudna i trzeba czekać 20 minut po prostu. Boże. Ale to jest genialny moment. Blizzard, wiesz co, naprawdę mi się wydaje, że Blizzard to genialnie pomyślał, bo w każdej kampanii są 2 czy 3 misje, gdzie musisz naprawdę posiedzieć i czekać na koniec misji i w tym momencie możesz sobie pójść
na przykład załatwić potrzeby jakieś, typu herbata, typu toaleta. Genialne. Blizzard nawet nie zdał sobie sprawy z tego, co robi, nie? A naprawdę, to jest niesamowita kwestia. No, powiem ci, że tak pewnie gracze, którzy są takimi casualami, czy tam siedzą w brązie, w srebrze, czy goldzie, i no, mieli pewnie trudność z przejściem kampanii nawet na jakimś hardzie, no może czasem nawet na normalu przy niektórych misjach. Patrzą się na to, co widzimy tutaj na ekranie i pewnie myślą sobie, o Boże, jaki jestem słaby. Znaczy nie, no to... Co byś im powiedział? Przede wszystkim czerpać przyjemność z tego. Ja czerpię przyjemność z tego, że jestem, że mam te top 1, które na pewno zaraz ktoś pobije, więc... Samo to, ja czerpię przyjemność z tego masterowania, to jest dla mnie po prostu, uwielbiam to. Ja na przykład nigdy nie grałem pro, ale starając się grać na wysokim poziomie, uwielbiałem uczyć się buildów na pamięć i granie ich perfekcyjnie. To było dla mnie, to dla mnie była przyjemność StarCrafta i dalej jest tak naprawdę. A czy to jest bardzo podobne do takiego masterowania gry zwykłej przeciwko turniejowej, czy przeciwko żywemu przeciwnikowi, czy to ma jakieś różnice zasadnicze, bo poza tym, że no te sztuczki z YouTube'a właśnie, już o tym wspominałeś, że z YouTube'a sobie wynotowujesz te dodatkowe rzeczy, w jaki sposób podchodzisz do takiego, no powiedzmy, meczu właśnie przeciwko AI na kampanii? Ciężko tak w sumie to jakoś określić jednym zdaniem, tak, ale no dla mnie, mi największą przyjemność sprawia właśnie uczenie się tego build orderu, co jest bardzo, bardzo ważne w StarCraftie, jest najważniejszą rzeczą według mnie. I dlatego po prostu znajdywałem te elementy i je masterowałem w jakiś sposób. A czy to jest na AI, czy na prawdziwych ludzi, czy turniejowo, no to już jest inna kwestia, bo tutaj wchodzi przede wszystkim stres, tak, na turniejach i grach rankingowych. Więc tutaj generalnie trening. No oczywiście. Rozmawialiśmy 2 tygodnie temu z Jegłenem. Odsyłamy do naszego YouTube'a, możecie obejrzeć ten wywiad. No, Jegłen stwierdził, że gra też w inne gry. I też padło takie zdanie, że warto się po prostu cieszyć z tej gry. I to powtórzyłeś właśnie. Powtórzyłeś to zdanie Jegłena. No, co ci sprawia największą radość generalnie w StarCraftie, poza tym, że wygrywasz? Nie, to jest w StarCraftie wygrywanie to jest po prostu taki czynnik uboczny twojego treningu. Aha, w ten sposób. Tak, to generalnie trzeba trenować i patrzeć, co się zrobiło źle, żeby być zaraz lepszym. Na takiej zasadzie to wygląda. Tak ja to widzę, tak? Oczywiście ja nigdy nie miałem 70% win raty na cokolwiek, więc ja przegrywałem i się uczyłem z tego po prostu. O widzisz, a ja miałem. No tak. Nie no, śmieję się, na niższym poziomie. Trochę na niższym poziomie, ale to tylko był tor drop. To było tylko z tego powodu, że to był tor drop. Tak, tory są awesome. Były. Tak, już nie były. Są, niestety. Bo w TVT to faktycznie fajnie kiedyś działało, teraz niestety już nie tak dobrze. No i grasz w inne gry w ogóle Blizzarda? Czy tylko, no wspominałeś o Diablo, prawda? Tak, w trójkę grałem na początku, bo była jednak zajawka na to, że wyszła w ogóle w końcu trójka. Ale tak to raczej tylko i wyłącznie StarCraft. Coś tam liznąłem, Hearthstone'a wiadomo, tam Hotsa oczywiście, Heroes of the Storm. Ale nic. Tak, mutator mi się włączył. Ta nienawiść do zergów ci kurczę zostaje. No niestety. Także no nie, raczej gram tak naprawdę tylko StarCrafta. No i tam tak turniejowo to w Tekena jeszcze oczywiście, nie? No, to ale widzę, to już inna para kolosz. Masz dużo wspólnego z Nercio i z Seninem, bo też opowiadali o tym, że przy jakimś turnieju przed finałem sobie w Tekena cisnęli dość mocno. Aha, dość popularna gra wśród e-sportowców. Warto zwrócić na to uwagę. Może to coś pomoże w rozwijaniu umiejętności. Być może. Zupełnie inna gra, prawda?
Tak, absolutnie inne absolutnie czynniki wpływają na rozgrywkę. No i co cię skłania do tego, żeby grać w Tekkena również? Turnieje, challenge. Turnieje, challenge. Tak, tak, tak. Bycie najlepszym i rozwój osobisty. A dlaczego nie Hearthstone? A Tekken dlaczego właśnie? Nie Hearthstone? Bo znam mechanikę Hearthstone'a i nie podoba mi się pamięciówka. O, może tak to nazwę. No dobrze, no dobrze. Nie podoba mi się to akurat. No i przejdźmy teraz może do tych turniejów, które miały ostatnio miejsce i to dość duże są zaskoczenia na scenie. Mówimy oczywiście o Kespa Cup, w którym tak. Wygrał NiP. No może od tego zacznijmy, jak się do tego odnosisz, do tego zwycięstwa. No chyba nie przypomina sobie większego zwycięstwa Foreignera przeciwko koreańskim graczom. Mm-hmm. To jest chyba sensacja. Z tego co ja wiem, to 16 lat temu Brood War'a był taki jakiś tam non-korean, który wygrał właśnie turniej i to było 16 lat temu. Tutaj NEP, że tak powiem, jest kolejną osobą. Po 16 latach właśnie, to trzeba zwrócić uwagę. Także to jest coś niesamowitego, ale jeśli chodzi o NEPa, to gracz jest naprawdę nieprzeciętny i naprawdę mają ogromnie dużo szczęścia, że trafią na PvP. Tak naprawdę. To jest... Czyli uważasz, że to jest czynnik główny, który sprawił, tak. że wygrał? Tak, ja uważam. Aczkolwiek no, przy tych meczach, które on grał, ja szczerze powiedziawszy oglądałem te mecze, nie miał za łatwo. To była czołówka GSL-a. Tak, tak. No Zest Classic, jeśli się nie mylę. Nie, na Classica grał Nercio. Nie, Classica Nercio chyba. Classica też. No właśnie, także tutaj jest... No ja winszuję, naprawdę. PvP wygrać to też jest dla mnie wyczyn, generalnie. Ale sam wspominał, że się czuje mega pewnie na Protoss kontra Protoss. Widać było jego w ogóle rozgrywką. Każda jedna rozgrywka była naprawdę w każdym calu dopracowana. I przede wszystkim nie grał jakichś all-inu, tylko czuł się pewnie w makro, co właśnie koreańscy gracze, że tak powiem, pozwolili mu na to, bo nie grali agresywnie, szczerze mówiąc, na niego tam chyba... Nie wiem właśnie, czy on urwał w ogóle jakąś... Ktoś mu urwał jakąś mapę, czy nie? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, ale to było naprawdę niesamowite. Taki mind blow, powiedziałbym, przy tych meczach, bo co mecz, to zaskoczenie. To już sama faza grupowa, gdzie Zesta po prostu ściągnął tak, z pierwszego miejsca. Wciągnął nosem dosłownie. Wciągnął go nosem. Ja myślałem, że po prostu pokona tego Zerga z koreańskiego, już nie pamiętam którego, ale no, któregoś tam trochę słabszego Zerga koreańskiego. I myślałem, że na tym się skończy. A tak naprawdę za chwilę no, wyskoczył jak Filip z Konopi do pierwszego miejsca. Dość dobry ciąg miał, więc no to pokazuje, że chyba zresztą jak spojrzymy na tabelę GSL-a czy tego WCS-a GSL-owego, to tam w zasadzie zergów nie ma za dużo. Tam jest Dark i chyba tylko Dark. Jeszcze może być, też zapomniałem ten śmierć. O, być może właśnie. Trój jest chyba w Europie, z tego co widziałem, ale no pomijając, generalnie na Bliskonie, jeżeli chodzi o tych topowych zawodników GSL-owskich, to zergów nie ma za dużo. O, właśnie, mamy tutaj gdzieś już otwartą na boku. Tak, Peta ograł z tego, co widziałem, jeszcze 3-2 z... Tak, stracił mapę. No właśnie, ze Statsem. A Pet nie jest Koreańczykiem, on też był Foreignerem, jeśli się nie mylę. Nie, Koreańczyk. Nie? A on też Koreańczyk, tak. Też Koreańczyk, z tego co widzę, więc no to naprawdę niezwykła sytuacja. No właśnie, tutaj no, na Zerga właśnie 3-5 map musieli zagrać chłopaki, nie dał rady tak szybko sobie poradzić z Zergiem. Dlaczego według ciebie Nercio odpadł z tej swojej grupy? Bo on nie miał aż tak, znaczy w porównaniu z Nibem, nie miał aż tak trudnej grupy, patrząc po rankingach, ale no wiadomo, rankingi nie grają, prawda? Znaczy powiem ci, że oglądałem akurat mecze Nercia i po prostu on zagrał bardzo, bardzo, bardzo zmyślnie, bardzo, bardzo pomysłowo chciał podejść do swojego przeciwnika, bo
kiedy zagrał, jeśli się nie mylę, z klasikiem. Tak, zagrał z klasikiem, a później Pęszyń go pyknął, że tak powiem. To tylko i wyłącznie dlatego, że zagrał na klasika dwukrotnie bardzo defensywnie. Zagrał, znaczy bardzo, bardzo, bardzo defensywnie, w sensie bardzo low eco i mało dron. I wybronił tego pusha protoskiego i skontratakował. I tak wyglądały chyba dwie gry na klasika. I po prostu zaryzykował w jednym meczu na Patience'a. Zagrał po prostu bardzo, bardzo eco. Nie zrobił właśnie tych jednostek do obrony, bo myślał, że Patience widział, jak zagrał na klasika i zareaguje w inny sposób, czyli że będzie też grał greedy. I po prostu Patience nie był do tyle inteligentny, żeby zareagować na to, co grał Nercio na klasika. No tak ja to widzę po prostu i tyle. No. Po prostu Nercio chciał go przechytrzyć, bo myślę, że jest inteligentniejszy Patience. Przekombinował. Tak, dokładnie, dokładnie. Jakby zagrał cztery razy to samo, tak, cztery razy to samo, bardzo defensywnie, to wydaje mi się, żeby naprawdę doszedł daleko. Bo no tak naprawdę to jest, to, no Nercio jest naprawdę w formie w tym momencie i wydaje mi się, że jest jednym, może nie z faworytów, bo dalej faworytami są Koreańczycy na Biskonie. Mm. To chyba tego nie ukrywamy, ale no nie widzę drugiego to znaczy poza Nebem, nie widzę trzeciego do tego podziału tortu. Snut chyba nie bardzo, prawda? To ma jakiś też momencie. Właśnie taki upadek formy, ale chociaż to, wygrał Elazer, coś. Chciałbym, żeby Elazer był takim Nibem na Bliskonie. O, to byłoby bardzo ciekawe. To byłoby naprawdę coś, co bym chciał oglądać wielokrotnie później i pokazywać to wnukom. I tak dalej. Czyli co, znowu finał Nercio versus Elazer. No, to było pięknie. Łesk ostatnio się odbyło. To wracając do tego, do tej bitwy Nercio versus Elazer, którą wygrał Nercio, dodajmy, podczas kwalifikacji do tego dużego turnieju, naprawdę dużego turnieju organizowanego przez Alibabę. Chyba największy prize pool bodajże w tym tej organizacji i w tych rozgrywkach. Jak się do tego odnosisz? Czy według ciebie będą rosły w StarCraftie te wypłaty, czy raczej to się będzie utrzymywało na tym poziomie, na którym jest? Znaczy się, jeśli by się utrzymywało na tym samym poziomie, co jest, to sądzę, że mogłoby być bardzo, bardzo ciężko później dla StarCrafta, bo niestety brak rozwoju to jest strata, jak zawsze. Więc jeśli nie będą się zwiększać, to prosi będą grali, tak? Oni nie patrzą na to, czy ktoś wymyślił jakąś złowieszczą teorię dead game, czy nie. Po prostu grają, bo zarabiają na tym, żyją z tego, więc dlaczego mieliby przestać? Bo lubią tę grę, tak jak powiedziałem. Tak, przede wszystkim. Tak, dokładnie, dokładnie. Jakby nie czerpali przyjemności z gry, no to by nie grali. Także to jest kluczowy element, tak mi się wydaje, i e-sportów. A czy jeśli chodzi o Elazera i Nercio, to... No nie śledziłem tego, niestety. Widziałem tylko posty na Twitterze Nercia. Tak, dokładnie. I w ogóle też szok, że dwóch Polaków, także to też jest coś już... Ogromny sukces. Ogromny sukces. To na pewno. Tak. Coś nie kamerka, ale dalej możemy oglądać speedruna. W tym momencie jesteśmy w... Już tak trochę gadamy i już jesteśmy w misji, w której walczysz o Tyrazyt, z tego co widzę. Z protosami, tak, tak. Notabene. Tak, tak. Jedna z ciekawszych misji, naprawdę bardzo abuzowana właśnie przeze mnie, masterowana, bo była dość trudna. Bardzo fajne podejście. Możecie zobaczyć sobie, podejrzeć w jaki sposób to. Trochę spoilujemy, no spoilujemy dla tych, którzy nie grali, ale no jak ktoś nie chce, to może zamknąć po prostu oczy. Tylko sound. Dokładnie. I widzimy, że przeskakujesz pomiędzy tymi scenkami, cutscenkami. No nie, to jest największe zło speedrunnera, tak? Jeszcze, jejku, robiłem jednego speedruna właśnie, chyba trzeciego czy czwartego, i wyobraź sobie, że tak szybko klikałem escape i spację, że mi zblokowała się klawiatura i musiałem oglądać całą cutscenkę. Po prostu taka furia mnie dopadła, a byłem naprawdę takie dobre czasy miałem. Nie? Że nie ma nic do zrobienia w tym momencie. No nic nie mogłem zrobić. Nie mogłem uciąć tej scenki cholernej. A najtrudniejsza misja? Najtrudniejsza misja? Ta z protosami jest bardzo trudna.
ale jeśli się nie mylę, to Supernova jest jedna z trudniejszych misji. Tak, gdzie uciekasz. Timingowo. Przeciwko ogniu. Promieniowi. Tak, tak. Tak, przeciwko ogniu, no bo on tam płomienie są, ale to ja tam nawet nie popatrzyłem, nawet nie widziałem, że tam płomienie są jakieś czy coś takiego. Czy już byłeś pod bazą przeciwnika? Tak, tak. To jest śmieszne, bo to tam się chyba gra około 20 paru minut, a to tam miałem czas chyba 4,5 minuty przechodząc tę misję. Także trik awesome. Tam jest awesome trik, naprawdę. Niesamowite, czego można się dowiedzieć. No, pamiętamy też o tym, że w tych grach, które były speedrunowane, czyli jakiś Half-Life czy różnego typu FPS-y, no tam też wiadomo, przez różne glitche było się przyciskanie. To też jest u Day9'a był taki wątek dotyczący, na forum u Day9'a był taki wątek dotyczący oszukiwania w grach. Takiego oszukiwania w sensie oszukiwania totalnego, czyli że ktoś szuka luki w tej grze tylko po to, żeby ją abuzować właśnie. Bo to ten speedrunning to jest typowe właśnie, chyba abuzowanie tych drobnych szczegółów, tych niedoróbek też Blizzarda, prawda? Producenta gry. No tak, chyba tutaj, też warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę tak zwana imba StarCraftowa to też na tym samym polega. To jest znalezienie kompozycji jednostek, której po prostu nie jesteś w stanie przebić w żaden sposób. Tak, skontrować i w jakiś sposób wygrać, tak? Ale czy to jest właśnie takie w negatywnym świetle? Po prostu ktoś na tym spędził dużo czasu i nagrodą tego są wygrane. Tak mi się wydaje, że to jest fair jednak mimo wszystko. To jest fair, a jeszcze no właśnie tam było tak w dobrym, no może nie to, że w dobrym świetle było to przedstawione, ale było takie inne spojrzenie właśnie na te kwestie, na kwestie takiego patrzenia na grę pod kątem też takiego tryharda, że ja tego nie zrobię, to 20 minut, no to ja to zrobię w 3 minuty, prawda, na tej zasadzie. Tak. Niesamowite, tak, muszę ci powiedzieć. To jest akurat właśnie taki słowo klucz, tryhard, również u mnie w słowniku i w życiu i w ogóle. Używano często. Nieważne, jak ważne, żebyś próbował. Jak to się u ciebie przenosi w życiu? No staram się ograniczyć zbędne rzeczy. Jeśli na przykład, załóżmy, absolutnie absurdalna sprawa, załóżmy, że jeśli muszę coś załatwić na przykład na mieście, to od razu myślę, czego nie zrobiłem 2 tygodnie temu, żeby nadrobić na przykład. Nie wiem, jakieś rachunki zapłacić albo z kimś się spotkać, to załatwić od razu, bo i tak muszę jechać do tego miasta, żeby w jakiś sposób to wszystko nadrobić. Czyli ten element planowania. Tak, tak, dokładnie. To jest tak. Bardzo ciekawe, bo jeszcze znowu trochę dygresja. Też Maciek Skorkos, którego pozdrawiamy, który był kiedyś u nas właśnie z Games Labu. Też z tego co wiem prowadzi badania, albo szukał kogoś, kto prowadzi badania na temat wpływu e-sportu na logistykę. Na kwestie logistyczne, czyli takie strategiczne myślenie dotyczące tego, w jaki sposób organizować różnego typu rzeczy. Chyba nawet ankieta się na treningach, na grupie SC2 pojawiła, gdzie ktoś, taka bardzo fajna ankieta naprawdę, gdzie były pytania dotyczące w ogóle nie StarCrafta, tylko takie życiowe. Jak byś zareagował w danej sytuacji, na co byś zwrócił uwagę, w co byś zainwestował pieniądze, gdzie byś powiedzmy przesunął środki, produkcję i tak dalej, prawda? To jest identyczne chyba myślenie to, o czym mówisz, prawda? Tak, czyli tak. Znajdowanie tych na pewno luk, ma bardzo gdzie... dużo, bardzo dużo związanego właśnie ma, jak najbardziej. Czyli można z gier naprawdę dużo jeszcze wynieść do takiego normalnego życia. No i chyba to też jest jakąś taką drogą życiową, bardzo fajną. No przede wszystkim tutaj właśnie podejmowanie decyzji, tak? Tutaj wszyscy, główny argument wielu ludzi i badań, gry właśnie pomagają w podejmowaniu decyzji w życiu, więc szybkim podejmowaniu i precyzyjnym. No a tutaj jeszcze według mnie StarCraft ma tyle elementów rozgrywki, które ci się przekładają w życiu, że naprawdę warto. Wow, wymienisz jakieś? No pewnie, multitasking. Multitasking. Na przykład, załóżmy, ja na przykład ustawiam maszyny numeryczne. Ja na przykład nie robię jednej rzeczy jednocześnie. Jeśli mam wolną rękę, to dodatkowo na przykład podnoszę coś jeszcze i dodatkowo jeszcze skracam czas oczekiwania na coś innego, także to jest uzależnienie. Tak. Albo na przykład jadąc autem to samo.
patrząc na znaki, na przykład jadąc drogą, ulicą, to przy okazji patrzę, czy znajomy nie przechodzi, czy jakie auto mija, jakie rejestracja, może ktoś z Warszawy przyjechał, albo takie rzeczy, wiesz. To jest milion aspektów. To też Maciek z Tokom mi opowiadał o tym, że generalnie jak się patrzyło na... Że gracze generalnie mają podobne właściwości do postrzegania rzeczywistości jak kierowcy, czyli patrzą kątem oka i tak dalej, jeszcze dodatkowe elementy dostrzegają tego wszystkiego, patrzą na taki całokształt tego wszystkiego. To jest fajne. Dobrze, jeszcze wejdę ci w słowo takie życiowe. Czy nie lubisz urzędów, czy lubisz urzędy? Nie wiem. Nie mam, nigdy nie miałem problemu, zawsze jestem kulturalny i jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć ciężki dzień. To nie wiem. Czy lubisz chodzić do urzędów? Nie chodzi mi o to, czy lubisz ludzi, którzy tam pracują, tylko czy lubisz tam chodzić i załatwiać sprawy? Nie mam z tym problemu, nie załatwiam spraw. Bo ja mam takie, taka dygresja, story time totalny. Aha. Pracowałem kiedyś w pewnym urzędzie i uważaj, była sytuacja, że trzeba było poukładać, że trzeba było jakieś monitory dostarczyć. Oczywiście te monitory do mnie przyjechały, do mojej kanciapy i tak dalej. No kanciapa mała. Tych monitorów jest 100. No i idziemy do pani, no nazwijmy tę panią Halinką. Pani Halinka. W ewidencji. Nie w ewidencji, tylko w inwentaryzacji. No i tak, nie mogliśmy się z kolegą, z którym pracowaliśmy, dopukać do tej pani przez tydzień. I nagle jak już przyszła, to ja zacząłem biegać z tymi monitorami od siebie, żeby jak najszybciej je wyjeść. Trzeba było opisać i tak dalej, takie głupoty totalne. No tak, tak. I wyobraź sobie, że po którymś monitorze, kiedy ja szybciej wynosiłem te monitory, jak ta pani je opisywała, no generalnie, prawda? To nagle spojrzała się na mnie, pani Jacku, pan naprawdę chce sobie narobić kłopotów? Ojejku. Magiczne czyli, słowa, tak? Za dużo, tak. No, Im więcej będziesz robił, tym więcej będą ci nakładać. Takie tak, właśnie myślenie. Prawda? Takie typowo urzędnicze. I no z tym się zetknąłem, to mnie rzuciło jako gracza właśnie. Bo no wiadomo, że nie robiłem tego po to, żeby mi dodatkowe rzeczy nawrzucały. No moja odpowiedź była prosta. Widzi pani te stertę? Ja muszę to zrobić. Ja nie chcę tego, ja chcę się tego pozbyć jak najszybciej, chcę być tu spokój święty. Tak. Dokładnie, więc to była pierwsza odpowiedź, która przyszła mi do głowy i która się udała, ale to taka, taka życiowa kwestia. I no, też bierzemy pod uwagę to, że też rozmawiałem z kilkoma osobami ostatnio, które opowiadały o tym, że większość ludzi nie ma takiego podejścia, jak my mamy gracze. Że tak, większość ludzi, nawet większość graczy nie ma takiego podejścia, jak my mamy gdzieś tam w jakimś takim spektrum, tam powiedzmy 40 czy tam 30% górnego graczy, tych od platyny wzwyż, prawda? Większość graczy to gra tak naprawdę casualowo. Chyba z tym się zgodzimy, prawda? Tak, jak najbardziej. To oni nie ma w tym tworzą niczego, scenę, prawda? Szczerze mówiąc. Nie, absolutnie. To są najważniejsi ludzie sceny. To, że jest taki na przykład Mana czy Nercio, to jest po prostu ewenement osób, które po prostu poświęcają się temu znacznie bardziej niż osoby, które nie mogą tego robić. I gdyby nie oni i casuale, to by gra nie istniała, tak? Scena by nie istniała, gdyby nie ci ludzie, którzy lubią tą grę na przykład tylko oglądać i wyłącznie, nie? Ja przyznam się, że ja jestem casualem tak naprawdę. To znaczy wielu graczy, z którymi rozmawiam, no to wiadomo, to jest... Casualem mogę być nawet, też znam kilku masterów, którzy mówią, że są casualami. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, którzy mówią, że no mi tam nie zależy na tym, żeby wygrywać turnieje, mi chodzi o to tylko, żeby dobrze się bawić, prawda, na tej zasadzie. Aczkolwiek, to jak to u ciebie było? Czy zawsze byłeś takim prosem, czy od pewnego momentu dopiero? Nie, zawsze grałem tylko i wyłącznie po to, żeby być najlepszy. I zawsze. To jest ta mentalność zwycięzcy, to o czym powiedziałem, to o czym mówiłem na początku. Tak, drąż to, zobaczysz, wytkną mi to. A widzisz, wytknął, no, ale to jest prawda, to znaczy wiesz, to jest, tak naprawdę jesteś w tym spektrum graczy, nie wiem, to jest 10% górne, jakoś tak, prawda, czy nawet 5 chyba procent górne.
Grandmaster to jest ten 1%, w którym tam się jest, ale no generalnie to nie jest dużo graczy tak naprawdę, to nie jest duża populacja graczy. Nie. Większość graczy to są casuale, którzy oglądają, którzy grają i tak dalej, czerpią z tego przyjemność. I nie wiem, dlaczego czasami właśnie ktoś zabrania na scenie trochę casualować, bo casualowanie jest fajne. Casualowanie jest fajne. Dla mnie to jest ważniejsze niż zawodowi gracze tak naprawdę. Bo naprawdę, gdyby nie osoby, które uwielbiają to oglądać i na przykład albo tracić czas, to źle powiedziane, bo to tak negatywnie, tak, ale lubią poświęcać temu czas swój wolny i tak naprawdę nic z tego nie osiągać, to jest bardzo istotne dla gry tak naprawdę. Znam też wiele osób, które tylko oglądają StarCrafta, co ciekawe. Mm-hmm. Już nie są aktywnymi graczami, ale często też po prostu podniecają się tym, że nercie wygrywa, czy ktoś, no, też tak przenoszą te swoje marzenia o tym, żeby zostać tym prosem, na to, że o, Polak jednak potrafi, prawda? Czy tam NIP potrafi wygrać z Koreańczykiem. To nie jest tak, że o, Koreańczyk to już nie, z korkami nie wygram, nie da rady, gram z korkiem, to poddaję się, od razu wychodzę, GG, prawda? GG buton, baton, wychodzę do szatni. Zdarza się wielu ludziom takie coś. No. Ale to, jeśli chodzi o mnie, to ja na przykład im trudniejszy przeciwnik, tym większa frajda mi to sprawia. Zresztą tak właśnie jest w Tekena tak naprawdę u mnie. Mm-hmm. Tam mówisz, że większą przyjemność ci sprawia taka gra bez ciśnienia, bez niczego, tak? Nie. Tam po prostu też jest taka sytuacja jak w StarCraftie, tak? Ja chcę być najlepszy i tak dalej, ale gra na lepszego zawodnika jest... No równie trudna, tak jak w StarCrafta, równie wielki jest przeskok. Aha, tak. Na przykład ja na przykład grając tam pół roku, to miałem takie wyniki, że tak powiem, znałem grę, jak niektórzy ludzie, którzy grali po 5-6 lat w Tekena, także to samo podejście od początku, tak, to było dość kluczowe u mnie. A teraz po 2 latach w sumie jestem na poziomie platyny, chyba tak bym siebie strzelał, może taki wysoki platyniarz w Tekena. Tam też są jakieś takie ligi, rangi? Tak, są rangi, ale całkiem inaczej one się tam rozdzielają. Rozkładają. Tam jest chyba 16 czy 17 rang w sumie, także to też inaczej wygląda. Ale chodzi mi już tak porównywując, że tak powiem. Porównując. Czyli średnio, tak powyżej 60%. Tak, dokładnie. Tak, na pewno. Czyli to już jest takie wchodzenie do tego świata. Mhm. Tak, dokładnie. Tylko fajne uczucie jest właśnie, kiedy bierzesz się za to naprawdę bardzo poważnie i ludzie, których w życiu byś na przykład nie mógł nawet dotknąć, w sensie gry i tak dalej, wygrać z nimi, znają ciebie, a ty ich nie znasz, nie? Bo słyszeli, o, jest taki Forajor, który gra. Nie, gra kupę, ale bardzo dobrze mu, że tak powiem, rozwój jest niesamowity, jeśli chodzi o... Dobra, a miałeś takie momenty, czy to w Tekenie, czy w StarCraftie, że miałeś problem z tym, żeby po prostu, że czułeś takie zniechęcenie, bo grając ze znajomymi, którzy grają, zaczynają grać, czy to w Hearthstone'a, czy to w StarCrafta, czy w Hotsa, czy też w inne gry sportowe, dochodzą do takiego momentu, do takiej bariery, którą sami mają. Każdy z nas ma taką barierę, gdzie ma trudność z tym, żeby to przeskoczyć, prawda? Co byś powiedział takiej osobie, która ma problem, bo nie jest w stanie czegoś zrobić? I nie wiem, siedzi na tym 2 dni, 3 dni, tydzień i stoi na tym samym miejscu. W tym samym miejscu ciągle nie potrafi sobie poradzić z daną rzeczą. Jak podejść do takiej osoby? Może nie podejść do takiej osoby, tylko jak taka osoba mogłaby zmienić swoje ten stan, w którym jest. Mhm. No są dwie szkoły, tak? Tu na pewno każdy ją zna, tak? Albo mimo wszystko nie zwracać uwagi na to, że ci coś nie idzie i grać na przykład mimo wszystko, nie zwracać uwagi na wyniki, albo po prostu dać sobie spokój na jakiś okres czasu. Ja na przykład zająłem się Tekenem właśnie z takiego powodu w StarCraftie, tak? Ja pół roku nie grałem i stwierdziłem, że ja nie chcę nic nie robić. I znalazłem Tekena właśnie, także to akurat to był przeskok u mnie. Bo też, tak jak mówiłeś, osiągnąłem ten swój limit, który uznałem, że to jest mój limit i więcej nie grałem po prostu. Znalazłem inną grę, która jest równie trudna, do której bardzo dużo czasu musiałem poświęcić. Uważasz, że ty
ty osiągnąłeś ten pułap, który już dalej go nie przeskoczysz i tak dalej, czy to jest pułap, który kiedyś chcesz przeskoczyć i uda ci się to na pewno? Nie, nie, to po prostu, to chyba wydaje mi się od człowieka, umysłu zależy, tak? Hmm? Bo w pewnym momencie po prostu wiedziałem, że poświęcanie ilości czasu, jaką poświęcałem na StarCrafta, nie było adekwatne do tego, co powinienem uzyskiwać, tak? Czyli ta bariera bardzo powoli się przesuwała i uznałem, że to jest to, czego już nie chcę robić, czyli grać i tak dalej, mm-hmm. poświęcać na przykład 7-8 godzin dziennie, bo tak było. I po prostu odpuściłem sobie i znalazłem coś innego, tak? I teraz dalej wracając... tryhardujesz. Tak, dalej tryharduję. Ale co jest ciekawe, teraz wydaje mi się, że ta bariera się zwiększyła, bo znacznie bardziej tak logicznie myślę w ogóle w trakcie rozgrywki, bo to była dla mnie bariera właśnie nie do przebicia. Myślenie w trakcie rozgrywki, czyli podejmowanie decyzji, u mnie było bardzo to słabe i mechanicznie może jestem takim w porządku graczem, takim okej, ale myślenie typu, nie wiem, no jeśli on coś pokazał albo coś zobaczyłem i nie przemyślałem tego aktualnie w rozgrywce, tak? To był u mnie problem, nie? To była u mnie bariera, którą nie mogę przeskoczyć. A teraz dzięki Tekkenowi, dzięki temu, że tam jest reakcja około, nie wiem, 1/10 sekundy, troszkę się to zmieniło w StarCraft. Po prostu się rozwinąłem dalej. Też to, że grasz w inną grę, też sprawia, że pewne elementy przenosisz do StarCrafta. Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. To jest ciekawe, bo Mana też coś takiego wspominał, kiedy był u nas, że zaskoczył mnie w sumie tym, że gra w Hotsa. Mm-hmm. I no co prawda w tym momencie już nie jest na tym najwyższym swoim poziomie. Pozdrawiamy go oczywiście serdecznie i dalej myślimy, że mamy nadzieję, że jeszcze pokaże swój pazur w następnym sezonie, bo to ciągle jest bardzo dobry gracz tak naprawdę. No. Ale powiedział taką rzecz, że grał w Hotsa i to dużo daje takiego strategicznego właśnie też myślenia, papier, nożyce i tak dalej, ustawiania armii. Więc pod tym kątem to jest zaskakujące. I teraz ty mówisz, że w Tekkenie są też podobne elementy, które, można przenieść, które możesz, tak. możesz przenieść. Nawet nie mechaniczne, ale też koncepcyjne, prawda? Strategiczne. Strategiczne tak, myślenia. Jak najbardziej. Ja na przykład całkiem inaczej, u mnie na przykład leży mechanika w Tekkenie, a zaś pomysłowość i rozwiązywanie problemów w trakcie rozgrywki jest o wiele wyżej niż u niektórych graczy, którzy mają mechanikę o wiele lepszą ode mnie. Także tutaj się to w jakiś sposób wyrównuje, tak? W pewnym etapie. Czy uważasz, że każdy jest w stanie dojść do Mastera, jeżeli poświęci odpowiednią ilość czasu? To nie jest obiektywne, tak? Bo ja mam tego Mastera i dla mnie to nie jest dla mnie wyzwanie Master, także wydaje mi się, że każdy może, tak? Ale na pewno wiele ludzi się ze mną nie zgodzi. Po prostu niektórzy potrzebują na to 16 godzin dziennie, a niektórzy po prostu 4. Także ja też miałem, może nie to problem, tak, bo ciężko to nazwać problemem, ale ja zawsze byłem w tej najwyższej lidze. Nigdy nie byłem tam w platynie za długo, że tak powiem. Tak? Wskoczyłem do platyny i 4 czy 5 wygranych z rzędu już mnie losowało wyżej. Na przykład w Wings of Liberty, jak był diament, to byłem diamenta. Jak wskoczył master, to po 3 grach byłem w masterze i tak jest od zawsze. Czyli to już się ustabilizowało i po prostu ciśniesz tylko w górę. To jest zabawne, bo na przykład z Indim naprawdę kiedyś graliśmy w Brood War'a, ja byłem lepszy od niego w Brood War'a, a się okazało, że w dwójkę przeskoczył ten etap tych średnich graczy, wskoczył do wyższych i znacznie szybciej zaczął się rozwijać i teraz jest tam, gdzie jest i ma za co mu oczywiście gratuluję, także follow tak, in StarCraft. Oczywiście, follow in StarCraft, zawsze. Tak, i follow zawsze. For Ryu też. Tak, zawsze, tak, tak, może być. Naprawdę fajne materiały udostępniasz, co zresztą widzimy ciągle na naszym ekranie. Jesteśmy już w tym momencie w misji. To jest misja z Mirohem bodajże. Tak. Tutaj trzeba było zebrać minerały i zabić komandę planetarkę przeciwnikowi. Tak, gadamy, a ten speedrun leci. Już jesteśmy chyba w połowie tej kampanii całej. Nie uważasz, że była za krótka? Przepraszam. Nie, absolutnie. Jest idealnie rozłożona w czasie. Wystarczające 2 godziny skupienia, jak najbardziej. No okej. Okay. Jesteśmy, tak jak mówimy, też czytamy nasz czat. Jak ktoś macie jakieś pytania, oczywiście możecie zadawać. Będę je czytał. Tutaj mam takie... Przeczytam kilka takich wypowiedzi. Master i casual to akurat sprzeczność. Mhm. No,
coś w tym jest właśnie, ale, ale w casualowaniu nie ma nic złego. Nie, absolutnie. I StarCraft, i tu jest też takie ciekawe zdanie, w StarCraftie casual odnajduje się w kampanii i w koopie. Tak, i teraz kwestia koopa, którą też chciałem poruszyć, to jest nowy tryb, znaczy w miarę nowy tryb, już jakiś czas temu wprowadzony od czasów wydania Legacy of the Void. Co sądzisz o tym trybie? Czy to jest coś, co może przyciągnąć nowych graczy do StarCrafta? Ale generalnie kooperacja, czyli Archon? Tak. Czy... Nie, Archon? Kooperacja, to misje. No właśnie. Bo on są dość popularny ostatnio, z tego co widziałem. Nie miałem przyjemności. A nie miałem, co ja gadam w ogóle? O Jezus Maria, Alarak, no wszystkie już. Bohaterowie. Tak. No, sądzę, że to jest bardzo fajne urozmaicenie dla właśnie casuali, tak? Żeby po prostu mile spędzić czas w jakiś sposób. Mile spędzić czas właśnie coś innego niż na przykład grając kampanię, tak? To jest akurat bardzo fajna opcja. Okej. Okay. A daje to coś też takiego, żeby poprawić pewne zdolności? Mm-hmm. Czy to jest raczej, jak najbardziej. Czy to jest raczej tylko takie for fun? Jak najbardziej można poprawić. Zależy, jak się do tego podejdzie, tak? Ale jak najbardziej można poprawić pewne elementy. Mikro, makro zawsze można poprawić. Zawsze. Nigdy nie jest najlepsze. Nigdy nie będzie najlepsze. Bo to jest taki trochę też substytut AI, bo z tego co wiem, część graczy takich słabszych trenuje właśnie na AI. Mhm, trenowała. Tak, ja też proponuję takie coś często. Dokładnie. Jak kogoś uczę, to proponuję. I to też jest pomysł, żeby też koopa do tego wykorzystać, smacznego. Dziękuję, jedno dobry kubek. Nie pijemy na streamie, pamiętaj. Aha, dobrze. Okay. No jasne, nie, żarty, oczywiście żartami. No ale koop, wprowadzanie nowych, to jest takie trochę, taki mniejszy moby z RTS-em, prawda? Mhm, takie tak, levelowanie tych postaci, odblokowywanie dodatkowych elementów. No wprowadza takie też elementy z innych rozgrywek. I co sądzisz o tych nowych pomysłach Blizzarda, czyli pskórkach, no pełnej palecie w zasadzie tego, co chce nam wprowadzić, dodatkowym, no wreszcie, dodatkowych rozdzieleniu MMR poszczególnych ras. Mhm. O tym nowym patchu chciałem porozmawiać właśnie z tobą też na ten temat. Co sądzisz? Znaczy na pewno... Najważniejsze jest to, że coś się dzieje, tak? To jest najważniejsze. I na pewno każda zmiana, jeśli nie idzie w dobrym kierunku, to na pewno umożliwia w jakiś sposób zbadanie pewnego, nie wiem, terytorium, można powiedzieć, podatnego na rozwój firmy. Także tutaj jakiekolwiek zmiany zawsze będą na plus dla Blizzarda, według mnie. Nawet jeśli nie będą trafione. Znaczy, czego byś się spodziewał, czego byś oczekiwał od zmian w tej grze? Coś chciałbyś jeszcze ulepszyć? Tak, jeżeli już ulepszasz powiedzmy swoją rozgrywkę, to jakby się ulepszył tę grę? Wiem, że gracze raczej nie patrzą na to pod tym kątem, no bo to jest coś zastanego, ale co byś zmienił, jeżeli byś faktycznie chciał coś do tej gry wprowadzić? Nie wiem, ciężko, jest tyle elementów, że w sensie nie do dodania, tylko już tyle rozwiązanych, tak? Na takiej zasadzie. Nie wiem, no kurczę, bardzo dużo rzeczy było w Brudłorze takich nie do rozwiązania, tak niby, a w dwójce jednak rozwiązali na przykład, nie wiem, cofanie replaya, tak? To było coś niesamowitego w ogóle w dwójce, co weszło, to była masakra. Albo na przykład teraz może nie, ale wprowadzili przecież tego, no wznawianie z replayów, to też jest coś niesamowitego, tak? To jest bardzo dobre. To jest po prostu coś, czego człowiek nie byłby w stanie sobie w poprzednim stuleciu tak naprawdę, można powiedzieć, wyobrazić. Jak się popsuło, to już trzeba było mecz od nowa. Tak, dokładnie. Zaczynać, dokładnie. Prawda? Więc no, ale to taki chyba taka, nie wiem, taka odległa rzecz. No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo ja właśnie tak wspomniałem, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. To z kolei Zet wspominał o tym i Raven, że w Brudłorze to raczej były takie elementy rozgrywki, które były abuzowane. Tam było tak bardzo dużo takich rzeczy, które się abuzowało, prawda? Jakieś poruszanie się jednostek. Już samo rozesłanie robotnic. Samo rozesłanie robotnic, tego typu rzeczy. I to jest eliminowane trochę przez Blizzard, chociaż dalej da się niektóre rzeczy z tych robić, prawda? Tak. Są elementy, które trzeba po prostu
monotonnie, nie patrząc tak naprawdę na wyniki w krótkim okresie czasu patrzeć, także... No ale no to jest... Co mi da, że ja roześlę wcześniej te probki do tego bliższego minerału, prawda? Te 50 tak, minerałów, tak. Co to mi da, prawda? Jak tak, nie wydaje dokładnie. Dość szybko, prawda? Dokładnie to jest, tak. To jest takie myślenie właśnie też długoterminowe, które często się potrafi potem zwrócić. Przyspieszyliśmy trochę replay, bo nie mamy aż tyle czasu, żeby... Pomimo tego, że to jest speedrun, to jeszcze go przyspieszymy. Tak. No 2 godzinki to jednak jest kupa czasu. Można powiedzieć. Nie gram dla fanów, tylko po to, aby ci zrobić kuku. To, tak. To słowa Kazara, oczywiście, prawda? Tak. Przyjemne słowa. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. I to chyba jest podejście graczy StarCrafta i większości gier e-sportowych, które wymagają dość dużo zaangażowania. Według ciebie StarCraft jest najbardziej wymagającą grą, w jaką grałeś, czy jest jakaś inna? No, tutaj jest po prostu mnóstwo elementów do różnych rzeczy, że tak powiem, a trudniejsze gry na pewno są. Załóżmy, ostatnio kupiłem sobie samochodówkę, która jest symulatorem, okazało się, jazdy i po prostu jest nie do przebicia dla mnie. Jak lubię samochodówki, tak ją rzuciłem w kąt i krzywo na nią patrzę. Ale co, tak patrzysz, że ja cię kiedyś dorwę, czy na takiej zasadzie, że nie, już cię nigdy nie... Nie, to jest na takiej zasadzie, że stwierdzę, że potrzebuję się jeszcze bardziej wkurzyć, to ją wezmę po prostu i zagram po prostu, w takim sensie. Że ja to przejdę. Ja tak często mam właśnie z grami, szczerze powiedziawszy, sam mam achievementy w obu kampaniach, mhm. I Terran, i Zergów wymaksowane. Jeszcze no czekają na mnie protosi do końca, więc ta gra jeszcze nie została przeze mnie do końca ukończona, bo no, ja lubię kończyć gry. Lubię kończyć gry po prostu. I stwierdziłem, że ukończę multiplayera wtedy, kiedy będę miał 1000 gier wygranych każdą rasą. Aha, rozumiem. Bardzo trudne i no przeszedłem i wtedy będę mógł powiedzieć, no, przeszedłem multiplayera. Są glitcha a propos tego, także spokojnie. Wiem, że są. Nie chcę spadać do brązu. Nie chcę stracić tych 6000 punktów, no daj spokój. Aha. Wiadomo, nie, no, że nikt to... tego tak naprawdę na ten, nikt na to nie patrzy, ale no dla samego przejścia to jest przyjemne. Więc to tak, też jest takie podejście. Tam były takie achievementy typu, żeby ten jeden roach bodajże przeżył ileś tam obrażeń, żeby się zregenerował i tak dalej. Bardzo fajne rzeczy. I szkoda, że trochę Blizzard tego typu rzeczy nie dorzuca jeszcze. Takich mikro rzeczy. Takich mikro rzeczy. Jeszcze jakby się coś za to dostawało więcej. W stylu jakichś skórek, jakiegoś tego typu rzeczy. Myślę, że to byłoby bardzo fajne. Większa motywacja by była po prostu, tak? Tak, no na pewno. No to może dorzucić, że tak powiem, żeby jeszcze bardziej powiększyć tą swoją zagrodę graczy żualowych. Widzę, że działem tutaj operujesz w tym momencie. No. Tak, to jest jedna właśnie z fajniejszych misji, gdzie naprawdę można bardzo dużo czasu urwać. A tu jest fajnie abuzowane, no to fakt. Ale no. Nie, ona tak czy inaczej chyba szybko, znaczy nie da się jej przejść szybciej, prawda? Tak, można właśnie, niszcząc wszystkie budynki protosów. Tak. A, w ten sposób. Tak. Albo wrota świątyni, które trwają około 20 chyba 8 minut, albo właśnie zniszczenie budynku wszystkich, co w dobrym timingu to jest około 16 minut czasu gry, nie? Wow. Także tutaj czyli jest tu widzimy w tym momencie tak trochę urwane. Tak. Taka drobna uwaga, no, to jest ciekawe dość. Mhm. Ale tutaj akurat w tym rekordzie słabo mi poszło tak naprawdę, koło 17 minut skończyłem tą misję, także... Czyli da się to pobić. Tak, można, oczywiście, że tak. No, challenge accepted przez kogoś? Miejmy nadzieję, zobaczymy, bo tak, chętnie bym wypróbował się z kimś właśnie próbując w tym samym czasie rozpocząć tą jedną misję na przykład i spróbować przejść ją szybciej, to by było dobre. A tu się gra jedną misję, tak?
No, taki po prostu challenge z kimś, że tak powiem, można by wymyśleć, nie? Coś takiego. O, możemy to na blizno zorganizować, nie ma problemu, jeśli ktoś ma ochotę. Forajur jest do dyspozycji, nasz mistrz świata. Tak, mistrz świata, dokładnie tak. Dokładnie. Twoja ulubiona misja? Bo już pytałem o misję, która była najtrudniejsza, a misja, która była ulubiona, taka pod kątem powiedzmy tego, że lubisz ją grać, po prostu mógłbyś ją grać w nieskończoność. To chyba ta sama, co najtrudniejsza, Speed and Supernova. Po co ja to pytałem? try hard welcome, tak? To chyba podejście. To jest ta sama, niestety, misja. Speedrun, niestety, challenge. Niestety, przyjemność. Dobrze, zostało nam 15 minut tak naprawdę. Jeszcze czytamy czat, jakieś pytania na czacie może się pojawią, jeżeli macie ochotę. To już Kazaro mieliśmy, tak jak widzieliśmy. Gracze streamują na swoich kanałach, a my to restreamujemy na jednym oknie. Jest. No dobra, no to jest dobry pomysł. To jest bardzo coś dobry na zasadzie pomysł. Reklamy, nie? Tylko na przykład ja na przykład bardzo lubię reklamować, znaczy jak ktoś na przykład mówi, nie, że ja cię tutaj podhejtuję i w ogóle nie, a tak wtedy spoko, podhejtuj, tylko nie zapomnij o linku i nie przekręć mojej ksywki. A właśnie, o to chodzi. Nieważne jak, ważne, żeby to zrobił prawidłowo. Dokładnie, żebyś linka nie pomylił. Tak, dokładnie, żebyś literówki nie szczelił, bo będę zły wtedy, naprawdę. Widzę, że jeszcze SCV nawet wziąłeś do... No, a tak. To był taki akt rozpaczy, bo już widziałem, że się nie zmieszczę w 16 minucie. Base trade w kampanii. Bardzo ciekawe. No, ale mówię, tutaj właśnie jest wiele misji, gdzie są te glitche i się wykorzystuje je. Na przykład chyba najpopularniejszym glitchem w kampanii Wings of Liberty jest uzyskanie tych 25 złóż, surowców, które ci umożliwiają rozwój technologii terańskiej zrzucenie jednostek z baraków. To jest chyba przedostatnia misja, czy coś takiego. I może nie przedostatnia, zaraz przed tą, zanim wyruszamy do Bram Piekieł, tam jest taka misja, to tam z Watercruiserami rozpoczynasz i próbujesz przelecieć przez ten. I jest tam opcja, że normalnie przechodzi się około maksymalnie tam najszybciej w 15-16 minut, a dzięki glitchowi właśnie temu, że szybko zdobyłeś te surowce, można ją przejść chyba tam w 2,5 minuty, czy 3 minuty. No. Także to jest najbardziej, najpopularniejsze i chyba najbardziej widowiskowe według mnie misja. Także możecie to wszystko zobaczyć na kanale Forajura. Polecamy też challenge, bo duch rywalizacji w narodzie nie ginie. I absolutnie. Na pewno będziemy tego typu rzeczy organizować, jeżeli będziecie mieli ochotę, bo nie samym e-sportem człowiek żyje, nie samymi turniejami, chociaż niedługo zbliża się blisko i też na ten temat chciałem z tobą porozmawiać. Już też pytałem Miguena o to, co sądzi na temat blisko, czego się spodziewa. Tak, pani się wypowiedział. Że to święto dla niego i dla całej ekipy. U ciebie też tak jest? Nie. Ja przede wszystkim przyjemność, bardzo, bardzo lubię turnieje po prostu, na których mogę zagrać. To jest dla mnie największa przyjemność. Także takie oglądanie tak dla samej oglądalności, tak jak są na przykład Barcrafty, które są świetne, od których tak naprawdę rozpocząłem w jakąkolwiek współpracę ze społecznością Starcrafta. Jest super, ale jednak dla mnie to gra jest i challenge, zawsze challenge, training. Very much. Kurczę, trzeba zmienić tytuł streama na try hard. No nie, ale już tak też poważnie podchodząc do kwestii samego BlizzConu, zapraszam wszystkich w ogóle widzów i członków społeczności Blizon na to, aby do Krakowa się udać, do Barona. Będziemy organizować Barcraft. Bardzo fajna i miła atmosfera. Więcej informacji oczywiście będzie udostępnionych na profilu Blizon i na naszej stronie. Także mam nadzieję, że się spotkamy, przybijemy piątkę. Forajur, wybierasz się?
ja powiem, że Kraków bardzo mile wspominam z racji drugiego miejsca Many, także byłem tą osobą, która go podrzucała, także Kraków jak najbardziej na propsie i pewnie będę. Pewnie będziemy, będę. Więc zapraszamy serdecznie. Będzie nie tylko StarCraft, ale będzie też i tam sekcja Overwatcha, z tego co wiem, też sekcja Hotsa. Diablo fajnie, bodajże fajnie. Może też jakiś kącik pojawi, no i Hearthstone oczywiście też. Więc no, do wyboru, do koloru, naprawdę duża, fajna impreza w Krakowie, święto e-sportu, jak i społeczności, no głównie chodzi o to, żeby się spotkać i po prostu też zawiązać jakieś takie offline'owe, miłe relacje. Często tak, bywasz dokładnie. Na tego typu imprezach? Gdzie są, tam jestem chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mi się wydaje. No ale tam nie masz tryhardowania, to dlaczego? To jest po prostu, wiesz, tak, mięśnie muszą odpocząć, żeby stać się mocniejszymi, tak ja potrzebuję nawiązać pewne nowe znajomości, żeby być coraz lepszym. Trenujesz wtedy inne mięśnie. Jak tak, rozumiem. Dokładnie. Inne dokładnie, mięśnie tak. Ze znajomymi. Podnosisz ciężary. Że tak, przede wszystkim. Że tak to ujmę. Przede wszystkim ciężary. Zawsze trening. Tak, pozdrawiamy Networks też oczywiście. Oczywiście, pewnie Networks. Oczywiście, Networks też miejmy nadzieję, że się też pojawią u nas. Zresztą będziemy też prawdopodobnie się łączyć z jakimiś innymi miastami, gdzie mniejsze imprezy będą organizowane. Ci z was, którzy nie mogą uczestniczyć, też możecie do nas dotrzeć. To jest taki plan na przyszłość, na BlizzCon. No i co? Takie pytanie na koniec już w zasadzie. Jeszcze jedno z kilku pytań na koniec. Szanse Polaków na BlizzConie? No top Polaków 4. Niestety top tylko 4. Serbów. Top 4. Niestety, top 4. Top 4 będzie Nercia na pewno. Będzie Nercia na pewno. No i liczymy na Elazera. Miejmy nadzieję, tak, coś też tam urwie. Chociaż będzie trudno. Wiemy już, z kim będzie grał? Chyba wiemy. Chyba wiemy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy jeszcze... Już chyba nie ma żadnego innego turnieju, więc się raczej tabela nie zmieni. Jest tam rozstawienie rozstawienie rozpisane. To będą grupy. To będą grupy, w których będą Koreańczycy i Foreignerzy. Więc no taka dość trudna. Na pewno Polacy nie trafią na Foreignerów, tylko trafią na graczy, którzy grają w GSL-u. To będzie dość trudne. Czy uważasz to za dobre posunięcie Blizzarda, czy wolałbyś losowanie, żeby było? No nie wiem, ciężko powiedzieć, bo i te aspekty mają swoje plusy i minusy, tak? Do jednych możemy się, że tak powiem, miło uśmiechnąć, a jak na przykład nie jest nam, że tak powiem, pomyśli, to jednak to był głupi pomysł. Nie, absolutnie nie. Bo, ponieważ rok temu chyba był tylko drabinka była, prawda? Tylko tak, play-off, tak, no. Drabinka była. Tylko play-off. Jeśli dobrze pamiętam, bo tak mi się wydaje. Tak mi się też wydaje, że tak było i to był jeden ranking WCS, gdzie byli sami Koreańczycy. To było też trochę wkurzało zagranicznych graczy. Według ciebie to jest dobre posunięcie, aby to rozdzielić na dwa? Wydaje mi się, że tak, bo tutaj się wtedy, że tak powiem, zawęża się ten problem z różnicą skilla, o, że tak to nazwę. Aha, w ten sposób. Tak, coś takiego. A nie ma takiej obawy, że po prostu będzie tam pogrom na BlizzConie? Nie. Tutaj NEP wydaje mi się, że na tyle nadziei wrzucił ludziom w serca, że jak najbardziej... Że chociaż jednego albo dwóch zobaczymy gdzieś tam wyżej. Byłoby to bardzo przyjemne. Z czego wynika sukces NEBA? Szczęścia. Tylko tego, że trafił na Protossów? Tak, według mnie tak jest. A nie tego, że na przykład trenował z Bionem? A trenował z Bionem? Ponoć a tak. Był parę dni. A tak, był parę dni w Korei, ale Nercia również grał i był mega przygotowany. Także tutaj... Nie, ponoć z tego, co mówił Emil i kilka innych osób, to NIP trenuje w ogóle z Bionem. Jest jak jeden z pani partner, więc to może to mieć jakieś znaczenie, prawda? No tak, to może tłumaczyć. No to na pewno jest dobre rozwiązanie, tak? Jeśli chcesz być najlepszy, to graj z najlepszymi, więc...
No to jest pomysł, tylko problemem jest to, że grając na innych serwerach jest trochę problem, prawda? Problematyczne z pingiem i tak dalej. Pamiętamy 1200 MS. Tak, oczywiście. Wiecznie żywe. Pozdrawiam Łukasza. Pozdrawiamy Tefela, oczywiście. My już będziemy powoli kończyć i tego speedruna u nas nie zobaczycie do końca. To jest taki teaser trochę. Jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób ukończył Forajur nasze zmagania. O, jeszcze pytanie. Dlaczego nie ma turniejów 2x2? To takie troszkę wrażliwy temat, bo ja uważam, że 1x1 może nie być na tyle zbalansowany, żeby 2x2 już startować. To tak jeszcze bardziej, jeszcze taka niezbalansowane do kwadratu. Okay. Ale to tak moja taka. Oczywiście w Korei grali 2x2, także to nie jest coś, że były nie ma. Też Archon. Były też Archony. Tak, Archony były, tak. For fun, ale ligi jak najbardziej również miały miejsce. Tak, więc jeżeli chcecie zobaczyć ten replay, który, znaczy replay, no generalnie speedrun Forajura, to możecie go zobaczyć na jego kanale, możecie kliknąć w tym miejscu na górze, jeżeli patrzycie na YouTubie, ewentualnie na naszym czacie na Twitchu w tym momencie i zachęcamy do tego, aby obejrzeć właśnie tę próbę Daniela, w jaki sposób udało mu się troszkę ponad 2 godziny ukończyć całą kampanię Terran. Trzymamy kciuki za to, że pobijesz rekordy i w innych dyscyplinach, czyli i w Legacy of the Void i w Hotsie. I miejmy nadzieję, że zobaczymy niedługo też jakiś challenge z twojej strony na naszym kanale. Być może. Czekamy na wyzwania. Tak, z przyjemnością, jak najbardziej. Trenujcie. Czekamy. Try hardujcie tak. Koniecznie. Jakieś pytania, nie pytania, tylko jakieś słowo do publiczności od ciebie i do społeczności na koniec? Generalnie trzymajcie się zawsze. Róbcie to, co lubicie najbardziej, czyli nie wiem, jeśli lubisz grać casualowo, to graj casualowo. Nie patrz na to, jak ktoś ci powie, że jesteś słabym graczem, jesteś w brązie. Jeśli lubisz grać casualowo i być w brązie, dlaczego masz tego nie robić? Lubisz być w brązie? To nie jest coś złego po prostu. Ja na przykład bardzo fajną anegdotkę, jeśli powiem, to a propos Forte, bardzo dobrego gracza pretowskiego, może ktoś jeszcze pamięta. On kiedyś, to mój kolega w ogóle z klasy i tak dalej, okazuje się, że kiedyś bardzo fajne zdanie mi powiedział. Jeśli co to za różnica, jaka ranga, skoro brąz jest w stanie, jeśli brąz byłby w stanie pobić Grandmastera, to jaka byłaby z tego satysfakcja bycia w Grandmasterze. Także tutaj nie ma, według mnie, nie ma znaczenia ranga w ogóle. Jeśli grasz bardzo dobrze, możesz być w rankingowych meczach. I to jest chyba też to, co powiedziałeś wcześniej. To jest to, co powiedziałeś wcześniej, czyli generalnie masz duże pole, jeżeli jesteś w brązie, to masz duże pole do poprawy, prawda? Tak. A jak tak, jesteś w Masterze, to to pole jest troszkę mniejsze. Tak. Mimo wszystko. Więc nie zniechęcajcie się, to chyba to, prawda? Tak, dokładnie. Przyjemność, jeszcze raz zabawa z gry, to jest najważniejsze według mnie. Zapraszamy. Zapraszamy też na Psyligę, na której się czasem pojawia Forajur, mam nadzieję, że częściej. Oglądajcie nasze wszystkie relacje, wszystkie kanały społecznościowe, również z innych gier, bo te sekcje też się... O, ta moja ulubiona misja, jedna z trudniejszych. Mogę ją opowiedzieć nawet. Wręcz. No to opowiedz już na koniec. O, dokładnie. Opowiem, dokładnie. Takie storytelling. Tak. Ending story. No, generalnie rozpoczynamy z 4 banshy, także tutaj wyłącznie focus fire na kanonach, żeby jak najszybciej postawić bazę. No i najważniejsze elementy w tej rozgrywce to są tak naprawdę zdobycie tych protoskich researchów, tak? Znaczy terańskich, tak? Że tak powiem. Czyli protoskich tych... rzeczy, tak, relikwiów, właśnie, są w 3 miejscach na tej mapie. Jedno jest bardzo łatwe, drugie również jest łatwe, bo trzeba po prostu je zebrać, podejść maruderem, no i tutaj wyłapać te jednostki, które mogłyby zabić tego marudera. No i trzeci jest akurat, trzeba podlecieć medivakiem, bo tam jest broniony przez kanony od frontu, więc trzeba to jakoś zabrać. No i generalna strategia tego jest taka, żeby jak najszybciej ukończyć tą rozgrywkę, to jest po prostu zniszczyć ten główny budynek w prawym górnym rogu. A przepraszam, to są 4 punkty z relikwiami. O właśnie, tu jest 4. glitch, że tak powiem, trzeba znać to miejsce i zrzucić tam muła, trzeba mieć 100 energii.
tutaj przelecieć przy stalkerze i zniszczyć go po prostu. Na oczywiście cloaku tutaj są dwa archony i dwie sentry, które również trzeba zniszczyć na cloaku. Nie wolno wyłączać cloaka, bo on jest potrzebny do właśnie zniszczenia tego budynku, ponieważ już się tam zbliżam z jednym siege tankiem upgrade'owanym i marinesami. Tutaj jest najważniejszy właśnie element, który trzeba abuzować, czyli przelecieć między tymi wszystkimi jednostkami, nie tracąc ani jednej jednostki. To jest bardzo trudne. I zrzucenie, to jest cenne sekundy, zrzucenie pierw siege tanka i zniszczenie tego kanona, bo to jest jedyna detekcja przy tym budynku od, że tak powiem, południowej strony tego budynka. Więc i to jest koniec gry, to jest koniec misji. 4 minuty, normalnie się gra to około 40-30 minut. O matko święta. No faktycznie. Koniec. Faktycznie, zobaczymy to do końca i kończymy już dzisiaj. Zostawiamy was z tym do snu. Przemyśleniem na snu. Próbujcie samemu, może się wam uda. Tak, tak. Najtrudniejsza i ulubiona misja według mnie. Dobra, to dzięki wszystkim na razie. Dzięki wszystkim, do zobaczenia. No i follow Forajur, jego oczywiście wszystkie kanały społecznościowe i YouTube, i Twitch. Tak, i Twitter. Cześć. I Twitter, a też. Też, jak najbardziej. To może byśmy się tak pożegnali? Bo taka niezręczna cisza to, nie? Tak. Dobra, dziękuję. Pożegnaliśmy przecież. Hej wszystkim, oglądajcie Wtorki z SC2, bo fajnie Janusze to robią i warto oglądać. Dziękuję. I zapraszam was na Wtorki z SC2. Co tydzień. Zapraszam na Wtorki z SC2. Follow me, Wtorki. Watch Coki z SC2. Serdecznie zapraszam na Wtorki z SC2. Oglądajcie Wtorki z SC2.